Dzień dobry. Nazywam się Piotr Tryngier. Pracuję jako programista w Polskiej Agencji Interaktywnej. Szkolenie, które przeprowadzę dla pana Krzysztofa z firmy Hakamedia, dotyczy obsługi strony www. WordPress. Edycja strony odbywa się z panelu administracyjnego. Aby edytować stronę główną, wybieramy z menu po lewej stronie strony wszystkie strony. Odnajdujemy stronę Home i wybieramy Edytuj w Elementorze. Jest to dość rozbudowana strona, więc załadowanie jej może chwileczkę potrwać. Po załadowaniu możemy przejść do edycji slajdu. Aby edytować slajder, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Edytuj slajd. Tutaj już mamy dwa slajdy dodane. Aby edytować wybrany slajd, klikamy na niego. Możemy edytować jego obrazek. Klikamy w obrazek. Z dostępnej biblioteki możemy wybrać dowolny, inny lub też wybrać nowy. I wtedy klikamy wstaw media. Pojawi nam się nowy obrazek tutaj. Wybieramy go i wstawiamy do naszego slajdu. Jeżeli chcemy modyfikować treść tego slajdu, klikamy w zakładkę Kontekst i tutaj troszeczkę rozszerzę, by było bardziej to widoczne. Jeżeli chcemy zmienić na przykład najbliższy termin imprezy, zmienimy tutaj na czerwiec. Wpisujemy czerwiec i klikamy Aktualizuj. Jeżeli chcemy dodać nowy slajd, klikamy nowy element. Wybieramy jego tło, treść, podlinkowanie do przycisku i zapisujemy przez aktualizuj. Usuwamy slajdy klikając w przycisk krzyżyka. Kolejny element. Również w bardzo prosty sposób możemy modyfikować przez kliknięcie na niego. Wybieramy obrazek, wstawiamy nowy. Możemy też zmienić jego podlinkowanie. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby został podlinkowany do zakładki Kontakt, to wpisujemy Kontakt. Wybieramy tą stronę i klikamy Aktualizuj. Możemy też modyfikować poszczególną treść w stronie. Wystarczy na nią kliknąć. Po lewej stronie pojawi się nam okienko edycji. Tutaj zmieniamy jego treść, możemy podlinkować każdy tekst, możemy zmienić jego styl, możemy zmienić kolor, możemy zmienić czcionkę, jej wielkość, grubość, czy mają być to jakieś małe litery, możemy zmienić styl na wychyloną. Wtedy, gdy już zatwierdzimy, klikamy Aktualizuj. Następnie spis utworów na stronie głównej. Również klikamy lewym przyciskiem, po lewej stronie pojawi nam się okno edycji. Sposób modyfikacji jest taki sam. Jeżeli chodzi o przycisk play, tak samo klikamy, możemy zmienić jego link na inny, na przykład www.onet.pl i zatwierdzamy aktualizację. Wszystkie przyciski modyfikujemy tak samo. Wystarczy na nie kliknąć. I odnośniki tutaj zmieniamy albo do konkretnej strony, albo do strony zewnętrznej. Możemy też zmienić styl tego przycisku, czyli kolor, wielkość czcionki. Na przykład tutaj zmienimy na większą, 32. I jeżeli zatwierdzamy tą zmianę, klikamy zaktualizuj. Tutaj zakładka o nas, również przez kliknięcie. I po lewej stronie mamy okno edycji. Możemy po prawej stronie zmienić obrazek na inny. Wybieramy, klikamy wstaw media. Mamy inny obrazek. Jeżeli chodzi o zdjęcia imprez, kliknijmy prawym przyciskiem myszy, edytuj. Po lewej stronie mamy listę obrazków. Aby je modyfikować, klikamy na nie. Możemy usuwać elementy, dodawać nowe do galerii,
I wtedy klikamy dodaj do galerii. Ona nam się pojawia tutaj na stronie głównej. Następny element. Możemy zmieniać przyciski, ich linki. Jeżeli chcielibyśmy dodać film na stronie głównej, to tutaj klikamy w menu i no właśnie mam tutaj taki przycisk film. Przyciągamy na prawą stronę. Po chwilę załaduje nam się przykładowy z YouTube'a. Możemy oczywiście zmienić na jakiś inny konkretny. Możemy też załadować własny film przez wybranie własne hostowanie. Wtedy ładujemy na serwer własny film i go wstawiamy na stronę. Po wszystkim robimy aktualizację. No to już wszystkie elementy na stronie głównej, które tutaj będziemy modyfikować. Tutaj powrócimy do strony głównej. Ja tutaj nie zapisuję zmian, dlatego wychodzę. Tak samo postępujemy z innymi stronami, na przykład lokale. Odnajdujemy lokale, wybieramy edytuj w Elementorze i modyfikujemy je tak samo jak stronę główną. Jeżeli chodzi o poradnik, chcielibyśmy dodać nowy poradnik, to wybieramy wpisy, dodaj nowy. Dodajemy jego tytuł, treść. Jeżeli chodzi o poradnik, zobaczmy jak on wygląda na stronie. Składa się on z obrazka, tytułu, treści oraz tej pozostałą treść. Jeżeli właśnie chcemy, żeby pojawił się przycisk więcej, czytaj więcej, to klikamy na ten button i pozostałą treść wpisujemy i klikamy opublikuj. Natomiast jeżeli chodzi o obrazek, który nam się tutaj pojawia, to wybieramy tutaj z prawej strony obrazek wyróżniający. Klikamy. Tutaj załóżmy, że jakiś nagłówek. Wybieramy go i wybierz obrazek wyróżniający. Wtedy pojawi się nam tutaj poradnik. Żeby zatwierdzić, klikamy opublikuj. Kolejny element na stronie, czyli spis utworów. Aby dodawać nowe spisy utworów, z menu po lewej stronie wybieramy spis utworów, dodaj nowy. Tutaj wychodzę, nie zapisuję zmian. Podaję tytuł, nazwę wykonawcy. A jeżeli chcemy, aby w spisie utworu był button podlinkowany, przechodzimy do trzeciego okienka i wpisujemy adres podlinkowania. I klikamy opublikuj. Kolejny element, który będziemy modyfikować, jest menu strony. Aby zmodyfikować menu strony, czyli tutaj home, galeria, oferta, wybieramy wygląd i menu. Tutaj wychodzę. Jeżeli utworzymy jakąś nową stronę, ona tutaj nam się pojawia jako najnowsza, w pierwszej pozycji. Wtedy wybieramy te strony, które chcemy przerzucić do naszego menu. Klikamy dodaj do menu. I zmieniamy jego kolejność. Chcemy, żeby był wyżej. No to po prostu przeciągamy na wyższą pozycję. Jeżeli chcemy, żeby był to już element pod menu, na przykład oferta i znajdował się pod ofertą, to wystarczy przesunąć leciutko na prawą stronę. Wtedy już wtedy mamy pod menu. Po wszystkich zmianach klikamy zapisz menu. Kolejny element stały na naszej stronie, który wyświetla się na każdej stronie, jest stock. Składa on się z trzech elementów, z trzech kolumn. Aby je modyfikować, również wchodzimy w zakładkę wygląd, ale widget. Pierwszą kolumnę, tutaj mamy home, o nas, spis utworów, składa się z linków. Wybieramy footer 1. Rozwijamy i możemy modyfikować na przykład o nas,
Możemy wpisujemy jakąś inną treść, dodajemy inny link i klikamy zapisz. Tutaj mamy drugą kolumnę, kontakt. Tutaj byśmy na przykład chcieli zmienić godzinę otwarcia. Po prostu zmieniamy na 14, klikamy zapisz. Jeżeli byśmy chcieli podlinkować tutaj te przyciski, to wybieramy footer 3. Rozwijamy. Tutaj już mamy podlinkowany Facebook. Jeżeli byśmy chcieli podlinkować Twittera, to po prostu tutaj wklejamy adres Twittera. Oj, akurat w złym miejscu wkleiłem. Tutaj troszeczkę kopiuj jakiś przykładowy adres. O, i klikamy zapisz. Ostatni już element, właściwie przedostatni, jest newsletter. Tutaj wychodzimy. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zmienić, to są ustawienia newslettera. Przede wszystkim adres mailowy nadawcy. Tu jest podany przykładowy. On będzie się pojawiał użytkownikom, którym wysyłamy maile. Także tutaj jest pierwsza rzecz, jaką musimy zmienić. Możemy też dane firmy zmienić, dodać logo, opis, adres. A żeby utworzyć nowy newsletter, klikamy utwórz nowy newsletter. Mam tutaj dostępne szablony, już gotowe. Na przykład wybierzmy jakiś przykładowy. Wybierzemy edytuj. Zmieniamy, możemy zmienić jego treść, możemy utworzyć od początku, cały, od nowa. Możemy wstawiać obrazki, podlinkowywać tekst, zmieniać, pogrubiać. I jeżeli już wszystko zrobimy, klikamy na dalej. Wybieramy grupę docelową, jeżeli już będziemy mieć tych subryzentów więcej, to zapisujemy, wybieramy z listy. Aktualnie mam tylko jednego i klikamy na przykład wyślij natychmiast lub zaproponuj wybrać wysyłkę na konkretny dzień o konkretnej godzinie. I wtedy klikamy wyślij natychmiast lub zapisz, jeżeli wybierzemy już konkretną datę. Następnie jeszcze, jeżeli chodzi o na stronie głównej, mamy opinię. Tutaj może pokażę. Tutaj. Żeby dodać nową opinię, klikamy w search menu i klikamy dodaj. Wpisujemy imię, pozycję, jaką ma się pojawiać na stronie głównej, czy pierwsza, czy druga. Podajemy tekst, opinii, treść, przyznane gwiazdki i klikamy opublikuj. Dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostaje do Pana dyspozycji pod telefonem i mailem udostępnionym na samym początku naszej współpracy. Pozdrawiam, Piotr Tryngiel.